Witam cię, Dawidzie! Witam cię, Piotrze. Jak tam? Co tam? O no, całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie. Bardzo się cieszę. Zniszczę ci to później, ale to za chwilę. O nie. Tak. Obie Już Obiecałem ci coś. No wiem. Ale to muszę poczekać z tym troszeczkę, bo jednak, wiesz o co chodzi. Mm, no, wiem. no. Także, spodziewaj się niespodziewanego. Dobrze. To jak już spodziewamy się niespodziewanego, to na pewno nasi słuchacze spodziewali się tego odcinka, czyli witamy was wszystkich bardzo serdecznie w siódmym odcinku średnio śmiesznego podcastu. Hello. I od razu na wstępie chciałbym zacząć od pytania, które dostaliśmy na naszym fanpage'u, za które Pytanie bardzo dziękujemy. Jasne, oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i zachęcamy innych też do pisania do nas, do pytania nas, bo naprawdę, w sensie, nawet jeśli nie odpowiemy na podcaście, to odpowiemy Wam prywatnie. Jeżeli to będzie takie po prostu pytanie bardziej techniczne, na przykład, czy takie bardziej prywatne, tak? Właśnie, żeby Nazwijmy Dawid, żeby Dawid tak. się nie rozwijał ze sprawami technicznymi i nie kradł czasu antenowego. Wszyscy wiemy o co chodzi. Tak, już w jednym tam odcinku nie pamiętam, to był chyba trzeci. No, coś takiego, zacząłem, coś takiego, no. za, Zacząłem tłumaczyć, kurde, to co teoretycznie no, nie powinien. no ale dobrze. E, czytam pytanie od e, Bartka. E, Hej, chłopaki, mam takie bardzo szybkie pytanie. Ogólnie, jak się was słucha, to mam wrażenie, że wy obgadujecie tematy już wcześniej, a potem tylko na siłę udajecie, że reagujecie na nie. Kurde, zwijamy interes stary, no, rozgryz nas. Ej nie, kurde, dobra, cała incepcja poszła, dobra, nie. Eee, a tak serio? Nie, w sensie nie obgadujemy tematów. w sensie to jest na tej zasadzie, że ja zapisuję jakieś tematy, wysyłam Piotrusiowi screena dosłownie 5-10 minut przed nagrywką. Ja go totalnie olewam eee... i dopiero potem eee, sobie coś tam myślimy. Tak, coś. Ja, jakby ja po prostu wysyłam to Pietkowi, bo jednak liczę na to, że przynajmniej przeczyta te tematy, mimo i że i tak na ogół ich nie czytam. E, znaczy, mm. wypraszam sobie, czytam takie 30%, czyli no jedną trzecią tego, co mi wysyłasz. E, no, no, ta, tak, by, tak by wyszło. Jak wysyłasz mi zwykle jakieś 3, 4, czasem więcej tematów, e, no to czytam tak jeden, może dwa, a resztę olewam. No, no to dobra. To czyli, fajnie czyli i tak jest nieźle, i tak jest nieźle, bo coś, coś coś tam się przygotowuje. Ale tak jeśli mam być totalnie szczery, to raczej leci spontan i to się sprawdza, przynajmniej według mnie. No tak, no bo my teoretycznie tak właśnie chciałem to powiedzieć, że ja ci wysyłam tematy, ale ty nie masz czasu na przygotowanie się do tych tematów, nie masz czasu na jakiś tam research. Ja ci po prostu mówię o czym, znaczy nawet nie mówię, ja po prostu wysyłam ci, że któryś z tych tematów na pewno poruszymy. Tak jest. Czy poruszymy dwa, czy poruszymy trzy, czy czasami poruszamy tylko jeden temat, na przykład z tych 20, A czasem które nawet ci ani wysyłam. jednego. Tak, a czasem nawet ani jednego, bo zaczynamy zupełnie od czegoś innego i potem już jakieś takie flow leci, że nasze tematy, które jakby my przygotowaliśmy już wcześniej, totalnie nie pasują do tego, więc zostawiamy sobie je na później. I to jest, w sumie, dziwne skąd takie pytanie, że czy my obgadujemy tematy wcześniej, bo hmm. szczerze, raczej raczej. Znaczy po pierwsze to, że to jest spontan? Tak, ale nawet zobaczę to, co wspomniałeś, że my po pierwsze nawet nie mamy za bardzo czasu, żeby je obgadać. Ledwie znajdujemy tą godzinę, czasem półtorej, żeby nagrać ten odcinek. I no, zwyczajnie nie ma kiedy, tak? Dawid ma swoje życie, ja mam swoje życie, każdy tam wyrabia ile może, jak może. I nie ma naprawdę jakoś, kiedy tego mówić nawet poprzez, nie wiem, pisanie na messengerze do siebie, bo ja przy telefonie jestem też nie cały czas, a nawet jak jestem cały czas, bo są takie dni, to też nie mam za bardzo a czasem czasu, no oh boże, czasem czasu, czasu albo chęci mu odpisywać, bo na przykład, bo jestem zrąbany po całym dniu ciężkiej pracy studiowania i tego typu rzeczy. No, albo, albo właśnie mówię. Widzę, że mi napisał, ale, ale czasem zapomnę też po prostu odpisać. No, akurat też u ciebie się to bardzo często zdarza, że widzę, że. Do, odczytałeś. Tego, do tego jeszcze wrócę, mój drogi, ale jeszcze 10 minut. Zaczynam się bać, bo coś czuję, że to jest coś odnośnie mnie. Oj, to jest bardzo coś odnośnie ciebie. Dobrze to <laughs> póki, jeszcze, póki tak. jeszcze jesteś grzeczny i miły tak, tak, wykorzystaj to... naciesz się tym no, cieszę się, naprawdę bardzo się tym postaram nacieszyć mm -hmm. i zauważyłem jedną rzecz no, jaką? Dawno nie było opowieści z siłki. Dawno nie było opowieści z siłki, bo muszę przyznać, że miałem malutką przerwę związaną z zapaleniem oskrzeli. No i za... jeszcze nie mogę przeklinać, bardzo dużym natłokiem obowiązków z uczelni, więc... Chwilowo, chwilowo był zastój, ale już wracam. Byłem wczoraj, byłem przedwczoraj, wczoraj w ogóle, znaczy wczoraj, właściwie to dzisiaj, bo ja poszedłem o w pół do dwunastej, a wróciłem koło drugiej, więc... No, no, nocny trip na siłkę. Ale ci co chodzą na siłownię, na pewno tutaj się ze mną zgodzą, jeśli tacy osoby nas słuchają, że siłownia nocą to jest zupełnie inne odczucie niż siłownia, nawet nie w tych godzinach szczytu, tam pomiędzy 16 a 20, ale nawet jak ktoś na siłownię idzie, powiedzmy w taką sobotę o godzinie strzelam od 10 do 12. A, gdzie jest trochę ludzi, ale nie ma tłoków. To jednak jak jest pusta siłownia o drugiej w nocy. Jak się ma siłownię 2-4 na 7. No to jest inna bajka. Zupełnie inna. Albo ty jakby zdarzają ci się sytuacje, gdzie ty idziesz na siłownię, jesteś całkowicie sam, tak? Yy, no parę razy już miałem taką przyjemność, ale to właśnie było tak, że miałem cały dzień właśnie obowiązków. Eee, ja się tak mniej więcej już na, do życia się śmieje ogarnąłem około godziny 23. Eee, no więc trochę psychicznie musiałem też odpocząć, więc po prostu się położyłem, poprzeglądałem internet. No, poleżałem sobie tak z 40 minut, e, nagle zaczyna mi dobijać 12. E, no i mówię, kurde, ja dzisiaj nie byłem na siłowni, a ja dzisiaj muszę iść, bo w no, dzień wcześniej miałem odpoczynek. No i co, no pakuję się o tej północy w torbę, biorę ze sobą wszystkie manatki i w drogę, tak, wbijam na siłownię, no to ja na siłownię mam powiedzmy 15 minut w jedną stronę, no i wchodzę i pusto i mówię, no I can show you the world, normalnie bajki Disneya w głowie, ja tam co mogę robić wszystko w tym momencie. Ej, ale to jest fajne, w sensie, wiesz co, ja na przykład... Też bym zaczął chodzić na siłownię. Bo, no bo kurczę, jednak jakkolwiek mam ten czas wolny, też uważam, że no mógłbym się zająć w końcu sobą. A nie tylko udawać, że zajmuję się sobą, wpierdzielając niezdrowe rzeczy i wmawiając sobie, że od tego przytyję. <laughs> to tak nie ale... działa. Znaczy, ja wiem, że tak działa, mm, nie działa. ale jakby nie. to. Po... Znaczy nie działa. Przytyć, jest tylko tłuszczu, a nie mięśnie. Ale u mnie to nie działa. Stary jestem 4 lata na takiej diecie. Ja dosłownie dzień w dzień jem fast foody. No to musisz. Aha. No to może masz. No może twój organizm nie przyswaja tłuszczów, a to już jest choroba. Nie, mój organizm po prostu niczego nie przyswaja i ma dość mhm. jedzenia. Mhm. Mhm. Wiedzy też. E... O, o, wiedzy to już zupełnie. Ale właśnie wracając. E... Też myślałem o tym, żeby może sobie kiedyś właśnie zacząć, bo tak w sumie z Tobą gadam, wiesz, ty opowiadasz też swoje tam historie. Też mm -hmm. widzę u Ciebie jakiś tam progres, w sensie, no, na instawie, jak tam wrzucasz i naprawdę widać u Ciebie progres, bo A, to, to nie jest tak, że. Tak, sobie... powiem Ci dziękuję, bo. Zawsze, zawsze jest tak, że najpierw różnicę zauważysz ty, bo jakby cały czas się obserwujesz, czy to tam bez koszulki, czy. No wiesz, sprawdzasz po prostu, czy coś, coś zaczyna się dziać, co nie. I tak, tych... zrobisz dwa brzuszki i już wiesz, o, mam koloryfer. Tak, tak, tak. Dwa, zrobiłem 12 brzuszków i nagle halo, co jest, gdzie, gdzie, gdzie mój sześciopak, tak? Tak. A, ale nie, powiem ci, że po tych dwóch, właściwie już poczekaj, wrzesień, październik, listopad. Kurde, ja już cztery miesiące takiej konsekwentnej siłki u, ten uskuteczniam. Trzy i pół właściwie. Nie, cztery, przecież kurna, końcówka grudnia. To cztery, no. E, to powiem Ci, że po tych czterech miesiącach e, już właśnie zaczynają inni zauważać, że, że już wyglądam inaczej, że na przykład z twarzy mi trochę zleciało, e, że łapa mi trochę urosła, że się szerszy zrobiłem, no i to jest miłe, powiem ci to, to jakby wynagradza ten poświęcony czas ten wylany płot, te bolące mięśnie te bolące stawy niejednokrotnie no jest to fajne, jest to fajne powiem ci i, 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 i chociażby właśnie dlatego uczucia warto, także polecam no właśnie ja przede wszystkim u ciebie właśnie w, na łapach zauważyłem, że tak, łapy ci urosły, łapa, łapa bardzo mi urosła ale wbrew pozorom, nogi mi się też bardzo mocno wyrobiły, bo jednak nie jestem nie spayerem, jestem który robi tylko górną część ciała i zapomina o nogach. Panowie, róbcie nogi, dziewczyny też lecą na fajne tyłeczki. I jeśli chodzi o nogi, to naprawdę raz, że zauważyłem, że no po prostu uda mi się trochę bardziej rozrosły, co nie. łydka mi się trochę bardziej wyrzeźbiła. No, dupcia też mi się zrobiła taka bardziej, można powiedzieć, bardziej w jabłuszko niż Worzeszek. No i ja, jako że no dalej te gdzieś sporty walki sobie chociaż na worku, tak wiesz, trenuję, żeby nie zardzewieć technik, nie pozapominać. No to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że kopę jak kasztanka Piłsudskiego, więc no, warto robić mm, no nogi to widzisz, taka właśnie... konkluzja właśnie jeszcze wracając do, do tego co chciałem powiedzieć, bo już przeszliśmy na temat trochę inny niż chciałem powiedzieć, ale wracając e, właśnie też myślałem o tym żeby zacząć chodzić na siłkę tylko ja mam problem ja mam mniej więcej ten sam problem co ty dlaczego, dlaczego ty zakładasz bluzę na przykład, tylko że mój problem jest jeszcze większy nie? wiesz o co chodzi ja się nie? po prostu boję, że pójdę na ja, ja się po prostu boję, że pójdę na siłkę i po prostu znajdę dziewczynę, która będzie ponosić więcej ode mnie. I taką na pewno znajdziesz taką dziewczynę. Najlepiej żeby była taka mała, drobna i tak będzie silniejsza ode mnie. Ja się tego boję dlatego nie chodzę na siłkę właśnie przez ten wstyd, ale, kurde, ale... właśnie właśnie nie wolno się wstydzić chodząc na siłkę. Po to idziesz na siłkę, żeby coś ze sobą zrobić, tak? I Jezu, no, znajdziesz sobie. Stary, ja obserwuję na Instagramie takie dziewczyny, które pod podniosłyby mnie, który wcześniej zjadł drwala i miał na sobie kamizelkę z obciążeniem. I one by wy mnie wycisnęły na klatę, rozumiesz? Ale moim zdaniem no, takie ale. dziewczyny powiem Ci coś w sobie mają. Mnie się to podoba. Boże, dobra, trochę przesadziłem z tym takim, żeby mnie wycisnęła na klatę, co nie? Ale na przykład y, zobacz, jak mówi się cały czas o tym, że dziewczyna powi znaczy taki, no, stereotypowy ideał kobiety to jest ta, która ma, wiesz, talię osy, co nie? A jak się robi talię osy? Musisz mieć y, szeroki, y, szerokie biodra i szerokie barki. Jak wyrabiasz szerokie barki? Robiąc górną połowę ciała, czyli robisz bary, robisz, robisz plecy, robisz klatę. Tak poszerzasz sobie. Y, no, jakby górną część ciała, robisz pośladki, robisz uda, tak sobie poszerzasz dolną część ciała. Yy, możesz spalić tłuszcz z okolic brzucha, ale no, na miłość boską, nie, yy, nie wytniesz sobie żeber siłownią, tak? Nie nie, człowiek nie robi się węższy, yy, jakby bardziej niż może. Można się poszerzyć w niektórych miejscach węziej, no w brzuchu średnio, a przynajmniej właśnie klatka piersiowa tutaj troszeczkę jakby zabrania. No chyba, że medycyna estetyczna to tam już nie, nie wnika. Ale znowu nie dałeś mi dokończyć. Bo chciałem ci powiedzieć, że nie chcę chodzić na siłownię na razie, ale przynajmniej zacząłem myśleć o ćwiczeniu w domu. Myśleć? Myśleć o ćwiczeniu w domu. W Niech sensie... zgadnę, pocisz się na, same, na samą myśl. Nie, 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 nie. nie. To, to <laughs> bardziej bardziej to jest tak. Z jednej strony chciałbym, bo jednak... Chciałbym, no po prostu chciałbym jakoś tam inaczej wyglądać, troszeczkę może lepiej. E, też, wiadomo, też dla zdrowia samego w sobie po prostu się poruszać. E, ja nie mówię, że też będę, wiesz, od razu zaczynam od, nie wiem, katowania się kilka godzin dziennie i najlepiej rano i jeszcze wieczorem kilka godzin. Ale przynajmniej tak, właśnie co dwa dni, jakieś tam godzinka bardziej takiego fitnessu niż typowo. Siłowych sport. Stary. Wiesz, jakby ogarniasz o co chodzi. Bez. Jakby. Powiem ci, ciężko wyrobić masę mięśniową na samym fitnessie. Ale to początek tylko. Stopniowo, powolutku. Wiesz, przypominam ci, że ja to... przez ostatnie dwa lata totalnie się nie ruszam. Ale ja dosłownie siedzę nie. przed kąpem i siedzę w robocie. Stary, to trzeba siłowo zacząć trenować. Ja rozumiem, że ty na początku nie będziesz brał 150 kilo w martwym ciągu, 100 na klatę i 120 w przysiadzie, tak? Ale właśnie chodzi ja o to. Ja na klatę żeby... wezmę 30. Ale słuchaj mnie. Chodzi o to, żeby tam pójść, wiesz, wyrobić sobie jakby nawyk chodzenia. No, i wiesz, no początek zawsze będzie najtrudniejszy, bo musisz sobie wyrobić, jakby to, ile możesz podnieść, tak? I ty, tak, żeby zrobić to w serii, bo no, umówmy się, na powerliftera to ty raczej się nie nadajesz. Znaczy, nie mówię, że się nie nadajesz, ale e, chłopy, co idą w powerlifting, no to facet waży, ile ty ważysz, przypomnij mi? 60-70? No, tak, około 65. No to jak ważą, 65. No to są w stanie y, zrobić w przysiadzie 2,5 swojej masy ciała. Myślę. No, takie 100 No ja może. 160 biorą na ten, nie? Na sztandze. Może tą swoją masę ciała bym dał radę. Znaczy powiem ci tak, yy, ogólnie w przyrodzie wygląda to tak, że mniejsi mają łatwiej. Także będąc Wiem. lżejszym i mniejszym, będziesz procentowo w stanie więcej jakby unieść. Bo ja na przykład, ważąc to 100, yy, teraz już 2 kg, tak, schudło mi się. Yy, no mam problem na przykład wziąć yy, chociaż półtorej yy, swojej masy w przysiadzie, tak. U mnie się to zamyka na 125 kg w serii, a nie na raz, bo ja staram się nie robić maksów. No na raz może bym wziął, ale wiesz, też nie chcę ryzykować, bo ja mam tam stawy powichrowane, nie chcę się po prostu połamać też, dlatego trenuję częściej. Może nie tak na moje 120%, ale takie 95. No ale cały czas się staram i jak sam powiedziałeś to widać. No nie, akurat u ciebie to bardzo widać, ale wiesz u ciebie to jest też na tej zasadzie, że ty nigdy nie byłeś jakimś strasznym patyczakiem, w sensie zawsze byłeś szczupły, ale taki normalny i... właśnie, byłem szczupły i to mnie, to mnie trochę bolało. Ale byłeś po prostu szczupły, nie byłeś chudy, tylko byłeś szczupły. No ale sylwetkę miałem w prostokąt. A teraz no, mam taki ładny trapez, wiesz, dupcia wąska, barki szerokie, tak jak ma być. Mhm. Tak, tak, tak. Nie, akurat to jest prawda. W sensie w wlicę to naprawdę, to był taki dosłownie prostokąt. W sensie, jak ty założyłeś koszulę, to dosłownie nie widać było, w których ona miejscach się jakby opina na Twoim cielak, w których miejscach po prostu ona wisi. No, no. A w ogóle śmieszna sytuacja. Ostatnio, jak byłem na imprezie rodzinnej, to właśnie miałem koszulę, którą kupiłem jakby przed tym, zanim, chodzi, zanim zacząłem chodzić na siłownię. No i walnęła na szwach. Musiałem przez oh. resztę imprezy nosić cały czas marynarkę, bo mi walnęła na plecach. Oj. Ja byłem z siebie taki dumny, cholera jasna. No w sumie... Ja pierdolę. Tak. Ja, ja, ja byłem, no, znaczy wiesz, na początku byłem jak zaskoczony. Podchodzi do mnie mama, mówi Piotrek, koszula ci walnęła. Ja mówię, co? Ona mówi, nie obracaj się, tylko załóż marynarkę już do końca imprezy siedź w marynarce, co nie? Ale to było tam, wiesz, dwie godziny przed końcem, to już te dwie godziny się przemęczyłem w tej marynarce cały czas. Ale świeżcie mm. było, świeżcie było. No, to ja właśnie też pamiętam, u siebie miałem y, progres, jeżeli chodzi o nabieranie masy, nie? Bo mm -hmm. jednak ja za czasów, czasów liceum, no to tak. No, z 10 kilo mniej ważyłem, nie? Nie mówię, że nie, bo naprawdę to było znaczy, wiesz, 10 kilo różnicy. Weź jeszcze pod uwagę to, że mogłeś urosnąć przez te czasy, bo. Może, nie. może, nie, może niewiele, bo. Ale rośnie się tak do 23 roku życia, chyba? Tak już wiesz, ostatecznie. No dobra, no to załóżmy urosłem centymetr, ale waga wskazuje yy, około 10 kilo, no więcej niż 10 kilo, aż już też nie będę mówił, ile dokładnie wtedy ważyłem. I no wiem, o co chodzi. I powiem ci, że znalazłem jakieś takie właśnie koszulkę, zwykłą koszulkę, zwykły t-shirt mm -hmm. i pamiętam, że on wtedy był taki w miarę obcisły, ale bez przesady, że wiesz, nie opinał się na mnie totalnie, ale to był taki w miarę obcisły t-shirt, rozmiar XS. Aha, okej. Okay. Miałem problem. Miałem problem go założyć. No widzisz, I też po no widzisz. I też poczułem się taki, wiesz, o tak, przy i, I, I got the pump, I got the pump. Tak. A... No. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mhm. Spójrz, spójrz na nagranie, mój drogi. Ja, ja cały czas widzę. A, wiesz... Ja cały czas, w... cały czas patrzę na ten zegarek. Wiem, wiesz, wiesz, co właśnie na, naszło w tym momencie. Totalnie nie wiem. W sensie A, wiem, że to jest dobrze. niespodzianka dla mnie. Bardzo. To tak, to jest niespodzianka. E, I teraz tutaj taka notka dla naszego montażysty, producenta tudzież technicznego. E, ja wiem, że już mamy po tym czasie, że możemy rzucać kurwami, ale coś mi się wydaje, że tutaj wypikanie może być niezbędne. Posłuchaj mnie, no kurwa, so, bardzo so. uważnie. Ja wiem, że my mamy różny tryb życia, ale jak będziesz do mnie, kurwa, pisał przed godziną ósmą rano, to, będziesz, to będzie prawie pewne, że ja ci kurwa przez cały dzień nie odpiszę, nawet jeśli to odczytam. <śled> Okej. Okay. Mnie przed godziną ósmą nie ma dla nikogo, chyba że idę do roboty. Do roboty przeważnie chodzę w sobotę i w niedzielę, a w tygodniu mnie kurwa nie ma, bo zawsze zajęcia mam przynajmniej na dziewiątą. Więc jeśli jeszcze raz zobaczę od ciebie wiadomość o godzinie, która wyleciała ósmej trzynaście, to jak Boga kocham, wsiadam w pierwszy pociąg do Niemiec, ja cię znajdę i skopę ci dupę. Ej, ostatnio o czwartej w nocy do ciebie pisałem. No właśnie kurwa No ja no pierdolę. w co byłem. W pracy byłem nudziło mi się. Kurwa. A na pomysł jakiś wpadłem kurwa. Co jest kurde, noc jest kurde, ludzie chcą spać. Ty, ty jesteś w pracy, ja o tej godzinie to się czasem do łóżka kładę No to w czym problem? W tym kurwa problem, że nie mam wtedy ochoty na interakcję. Tym jeszcze tym bardziej, jak o godzinie drugiej kurwa wróciłem z siłowni, położyłem się spać i po dwóch godzinach nagle mam psztynk, kurwa Dawid do mnie pisze. Oh, kurwa. Ojej, Ależ kurwa, to we mnie to... się działo, ja nie mogę. Wiesz co, musisz nauczyć się e, takie fajne rzeczy, bo co, ja, ja ogólnie mam dokładnie ten sam nie, problem. Nie, 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 będę, tylko... nie będę, kurwa, robił ćwiczeń oddechowych. Nie, nie, nie. nie. A, no już myślałem, chodzi... że każesz mi się uspokoić. Nie, wyjebane w ciebie tam. Możesz se cały dzień się wkurzać na znaczy mnie. nie, ale... jakby wiesz, to narasta, narasta, teraz ten korek odkorkowało się, więc ja już jestem chill. Ale chodzi o to, że ja mam kilku takich znajomych, takich jak ja, że potrafią totalnie w randomowych momentach mojego życia pisać, lub dzwonić nawet do mnie. Wiesz, e, idziesz sobie spać, bo nie wiem, idziesz po prostu na nockę, więc jest godzina 13. I do ciebie ktoś zaczyna pisać. Mhm. E, nie wiem jest sobie sobota godzina czwarta rano, w sensie noc soboty na niedzielę, ty po prostu wiesz, w sobotni wieczór zaliczyłeś fajnie, idziesz właśnie sobie spać, Aha. jest czwarta rano, już w sumie niedziela, czwarta rano, ktoś zaczyna ci, do ciebie pisać. Eee, załóżmy, nie wiem, idziesz sobie w piątek na imprezę, wyrywasz fajną dziewczynę, idziecie pozwiedzać jej mieszkanie i nagle, <laughs> Ty, nagle jak ktoś do ciebie jak dzwoni. Jak to dyplomatycznie ujął, poszliśmy pozwiedzać jej mieszkanie. No, że chciała pokazać, wiesz, jak, jak się ładnie urządziła na przykład. Uh -huh, I uh -huh. nagle ktoś do ciebie uh -huh. dzwoni. No się urządziła. I nagle ktoś do ciebie dzwoni. I ja już od kilku dobrych lat nauczyłem się pewnego bardzo, bardzo, bardzo prostego schematu. Skarpetka na klamce od drzwi się nie liczy, tak? Nie, nie, nie. W sensie e, schemat polegający na tym, że po pierwsze mam zawsze wyciszony telefon. Zawsze. E, nawet wibracje potrafią mnie obudzić, bo i tak telefon jednak zawsze mam przy sobie. Mhm. E, a drugi, ja, druga rzecz? Po prostu wyłączam internet. Na noc. To widzisz, e, ja studiując nie mogę zrobić czegoś takiego. Czemu? E, bo może się pojawić informacje na temat na przykład zajęć, które zostały odwołane, e, albo na temat jak no czegokolwiek na, związanego z uczelnią, i ja muszę być cały czas akurat pod internetem. Ja nie mam czegoś takiego, że e, wiesz, kończę robotę to nie mam nie dla świata, dla ludzi z roboty na przykład, co nie? Że szef może do mnie napisać, ej, bo coś tam jest związane z robotą. Nie, jak jestem w pracy, zajmuję się pracą, jak jestem w domu, to zajmuję się w domu. Ja czegoś takiego nie mam. Jak jesteś studentem, to jesteś studentem 2-4 na 7. I dlatego studenci mają tak wiele wspólnego z policją. Okej. Okay. No Dobra, z policją, mój... z policją może nie, ale bardziej ze strażakami, o. Czyli mój kilkuminutowy, piękny monolog totalnie nie miał sensu. Dokładnie. Jak zwykle. Jak zwykle. No i widzisz, po co ja się, zwykle. Po, po co się pocisz? Jakby. Ja się tu produkuję, kurde, a tu... O. Nic. No. Bo jednak ja dalej uważam, znaczy mam takie przeświadczenie teraz, że ja nie powinienem przeklinać, bo ty już naprzeklinałeś się za nas dwóch. <laughs> nie wiem, musi, może stworzymy sobie kolejną tra tra tradycję, jakby limit bluzgów na odcinek. To nie lepiej ustawić, że masz 30 sekund? Jakby to i tak na to samo wyjdzie. Ale to bez sensu. I tak na to samo wyjdzie, ale na to, naprawdę, to, to, to ale nie, nie ma to samo Ale wyjdzie. zobacz, że to nie ma sensu, bo przecież e, teraz na przykład się wykurwowałem w przeciągu powiedzmy tam dwóch czy trzech minut. E, ale na przykład jeszcze za pół godzinki będę sobie chciał jeszcze paroma kurwami rzucić. No i, i, i to nie ma sensu. A, czyli ty uważasz, że ten limit to na przykład będzie, że 50 kurw na odcinek? No chociażby. Jesteś dobry z matmy, więc podziel sobie to przez 10. No? No, to ja bardziej o takim nimicie myślałem. Nie, już kombinujesz jak zwykle za bardzo. No tak. Pamiętaj, że najlepsze są prostsze, najprostsze rozwiązania. W sumie niby tak. No. no właśnie, no właśnie. No to po co kombinujesz? A, a właśnie, bo ja w sumie mi się przypomniałem, miałem nie rozpisywać tematów, ale teraz mi się przypomniało, że coś kiedyś mieliśmy omówić, coś a propos tatuaży chyba, nie? Tak, w poprzednim odcinku tak naprawdę. O właśnie. No. Prawie, że, prawie że na koniec gadaliśmy na tym temat. Dokładnie. Że... No właśnie coś mi tak zaświtało w, ten, w tym temacie. Tak, 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 tak. 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 Ja, ja ogólnie mam to zapisane i też zastanawiałem się dosłownie w tej chwili, jak do tego przejść, bo. A po, no, bo w sumie, no, po, no, po co się zastanawiać no. nad przejściami? Warto po prostu o tym powiedzieć jeja. No tak, I ale. Znowu kombinujesz do... jak koń pod górę. No nie, po prostu chciałem to zrobić płynnie i ładnie. Płynnie i ładnie to się wódkę nalewa. Albo... Dobra, nie będę mówił o głównie, Nie będę mówił o gównie, nie będę mówił nie, o gównie nie. Bo rozumiałem... Chociaż jeden, chociaż jeden <laughs> już, odcinek bez tematów gówna Chociaż jeden, błagam Wiesz co chciałem powiedzieć Bo ty powiedziałeś o wódcach Ja już pomyślałem tak. dzień później Nie, Dawid, da, zróbmy chociaż <laughs> jeden odcinek W którym nie ma tematu główna. To się powinien Dobra, wtedy to nazywać ja, ja Shit podcast kuźwa A nie średnio śmieszny No to jak ma nie być główna, to ja sobie idę Ty sobie ganej. O, bo wiemy, że zostaniesz. Przecież chcesz się pochwalić tatuażem. Już się chwaliłem, już tłumaczyłem, co znaczy. A, w sumie racja. Ale mam jeszcze drugi. Seria? No. A, ty, rzeczywiście. Ty, racja, snapa mi wysyłałeś, kurde. co ciekawe, ten drugi tatuaż. No. Robiłem. Trzy lata wcześniej niż ten ten. ten, ten, ten A ty, ten racja, no faktycznie, było coś takiego. No, ale że akurat e, znaczenia tego tatuażu totalnie nie mogę powiedzieć, bo jest to bardzo moje, bo jest to mój projekt, e, typowo jakby mój pomysł na to i i tyle. To tak mogę tylko powiedzieć, jak on wygląda, bo... Wygląda nijak, totalnie nijak, w sensie na pewno kojarzycie wszyscy e, jak w więzieniach więzień siedzi osadzony w jakiejś celi takiej ponurej, e, brudnej, bierze sobie kamień. To znaczy wiesz, mieszkam w, mieszkam w akademiku, mogę się utożsamić. Dobrze, to bardzo podobnie, I wiecie. I, i, ale zepsułeś teraz mi cały jakby ten... Wajp. No, ja ja... to już wiesz. Jezu, ty... Nakręcałem. Ja już tutaj nakręcałem, kurde, wiesz. Dramaturgię. No ale dobrze. Wołoszański, to kurwa. I ten oto więzień bierze sobie ten kamień, siada przed ścianą i każdego dnia rysuje jedną poziom pionową. Pionową kreskę. Sam sobie zjebałeś, Wajp. <laughs> Sam sobie zjebałem. To, to już ta godzina. To o jest ta nie. godzina. i do mnie ma pretensje, no kurwa świata. Dobrze, ale. Bierze sobie tą jedną pionową kreseczkę maluje. I potem, gdy już zrobi cztery pionowe kreseczki, robi jedną kreseczkę na skos i w ten sposób oznacza liczbę pięć. I potem dodaje te piątki do siebie dzięki temu wie, ile dni siedzi w celi. I mój tatuaż wygląda dosłownie tak, jakbym sobie kreseczki rysował i coś odliczał, bo faktycznie coś odliczam. Nie będę mówił co. I w tej chwili jest tych kreseczek już 14. I to tyle. I każda kreseczka jest inna, każda kreseczka jest krzywa, jest nierówna, jest robiona inną grubością igieł. A nawet dwie z tych 14 kresek zrobiłem sobie sam osobiście. Nice. Jakby fajnie, I bo włożyłeś, włożyłeś sobie w ten tatuaż jakby też siebie, że se sam zrobiłeś, nie? No tak, w sensie dosłownie jakby to było na tej zasadzie, że ja kiedyś, 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 kiedyś za czasów kurde tak naprawdę jeszcze podstawówki rozmawiałem z, no, z ówczesną moją bardzo dobrą przyjaciółką o tym, kim chcemy być w przyszłości. Ja oczywiście wyskoczyłem z jakimś tam, nie wiem, kierowcą rajdowym czy czymś, no bo ja zawsze miałem bardzo wielkie aspiracje, a bardzo mało chęci. A ona stwierdziła, że chce iść w sztukę albo w tatuaż, albo że będzie wielką artystką i będzie malować obrazy. No, to ja powiedziałem, że. Ja już wtedy ogólnie uważałem, że tatuaże to nie jest coś dla mnie, i ja raczej nie zrobię sobie tatuażu, ale powiedziałem jej, że. No, czy powiedziałem jej to tylko chyba dlatego, bo nie wierzyłem w nią, ale powiedziałem, że jeśli otworzysz swoje własne studio tatuażu, to ja przyjeżdżam do Ciebie i robisz mi tatuaż, mimo że totalnie nie chcę tatuażu, tak ty mi zrobisz tatuaż. I no niestety. Gdy oboje skończyliśmy lat 19, to ona napisała po prostu do mnie. Ej, pamiętasz, że kiedyś kiedyś gadaliśmy, coś tam. Bo w ogóle on się tak trochę też kontakt urwał, ale właśnie tak napisała, że tam co tam, jak tam, jak tam u mnie i właśnie nawiązała do tej rozmowy, gdzie kiedyś, kiedyś, kiedyś siedzieliśmy sobie po prostu na ławce i gadaliśmy na ten temat. I że jak ona otworzy studia tatuażu, to ja mam się zgłosić. No i się musiałem zgłosić, bo jak powiedziałem, tak muszę zrobić, tak? Więc pojechałem do niej. W sumie półpolski przejechałem tak naprawdę, bo ona się zdążyła już wyprowadzić daleko. W sumie pod granicę dosłownie z Ukrainą. Uh. No, i, no i tam pojechałem i i ona do mnie: "Ej, a jaki chcesz ten tatuaż w ogóle?". Nie bo jakby wiesz, pojechałem po prostu najpierw sobie zaczęliśmy gadać, nie? Tak bo się dawno nie widzieliśmy, więc po prostu rozmowa taka totalna o niczym. I potem było: "Ej, a jaki ty chcesz ten tatuaż?". A ja nie wiem, myślałem, że ty coś będziesz wiedzieć. Jakby wiesz, ja byłem totalnie w szoku, nie? że to, to już teraz, to już dzisiaj. Pojechałem na, na tatuaż, ale się nie spodziewałem tego, że zrobię, zrobię sobie dzisiaj tatuaż. To jest moja logika. No mhm. i ogólnie e, chwilę tak pogadaliśmy, chwilę się pozastanawialiśmy, ja się tak sam ze sobą wiesz, posiedziałem sobie. E, wziąłem kartkę i zacząłem sobie liczyć pewną rzecz, i po prostu właśnie sobie zapisywałem dosłownie, wiesz, wyliczałem sobie. I w taki sposób sobie właśnie zrobiłem ten tatuaż. W sensie. Dosłownie wziąłem kartkę, długopis i zrobiłem kilka kresek, i, i stwierdziłem, ej, to jest fajne. Kek. Znaczy nie, no spoko. Jakby. No fajnie to wyszło. No. Ja dopiero jakby po kilku dniach od momentu zrobienia tego tatuażu uświadomiłem sobie, jakie to było mądre, nie. Myślałem, że powiesz, że jak bardzo zjebałeś. Nie, właśnie, ej, szczerze, bardzo mi się podoba ten tatuaż i spokoło. dużo osób, dużo osób w ogóle e, też zauważa go, że jest inny, że nie jest takim typowym szablonem typu tam wilk e, zrobiony z trójkątów, czy inne takie bzdury, tylko, że faktycznie. Tak, zaraz do tego przejdziemy, tylko daj mi skończyć monolog. E, że właśnie nie jest taki typowy oklepany tatuaż, tylko to jest widać, że to jest coś innego, że faktycznie to coś oznacza. I jeszcze też e, niektórzy zauważyli, że kiedyś tych kresek było 12, a teraz już jest 14. Bo ja jakby dorabiałem potem dwie kreski. I właśnie ludzie często pytają, co to znaczy, e, czy w ogóle cokolwiek znaczy, no ale jednak większość ludzi od razu się zastanawia, co to znaczy, i mnie po prostu o to pyta. Ja, jako iż uwielbiam trollować ludzi, wymyślam wtedy totalnie na poczekaniu, bardzo szybko, jakieś totalne bzdury. E, na przykład tyle miesięcy odsiedziałem w poprawczaku. Mm, nie. <grym> ale ale, e, ale czujesz, czujesz, jakby to naprawdę to znaczyło? Ale bardzo coś podobnego kiedyś wkręciłem jednej osobie, że... Tyle miesięcy po prostu siedziałem w więzieniu. Aha. Nie w popraczaku. No. Ale na przykład miałem jeszcze śmieszniejszą e, sytuację. Totalnie gdzieś tam na imprezie, wiesz, ja już mocno podchmielony, e, chłopak też mocno podchmielony, w sensie kolega, nie, że mój chłopak, tylko że po prostu, że chłopak, że facet. Mm -hmm. Mocno podchmielony i po prostu gadaliśmy już takie, wiesz, te, takie typowe pijackie rozmowy typu e, mordo, co, co to w ogóle znaczy to na ręce twoje, nie? Ale ja tak patrzę na niego. Naprawdę ja wtedy całym swoim sobą powstrzymałem się od śmiechu i nawet mi to chyba wyszło, bo tak spojrzałem na niego totalnie poważnie. To jest ilość dziewczyn, które były dziewicami, zanim mnie poznały. Nie! Yeah. On w to wierzył. Nie! Yeah. <laughs> on w That to wierzył! Yeah. Yeah. <laughs> tak. Mm. tak, on w to wierzył. Nie. Ja po prostu... Boże. Jeszcze, wiesz, co jest najśmieszniejsze? Nie, nie że... wiem, czy chcę wiedzieć. On potem to rozpowiadał innym ludziom. Nie. <grym> tak. On potem to rozpowiadał innym ludziom, nie, że, e, mordo, zobacz, jaki jest zajebiste. Tatuuje sobie, ile dziewic nie. zaliczył. Normalnie, <grym> kurde, jestem... Jeszcze powiedz mi, że on zauważył, że kiedyś było 12, a teraz jest 14. Nie. tak. Tak, nie, Dawidek ta nie, płakał. Tak. nie! Zaprzestań! Tak. Nie! Jestem lepszy niż Wielki Jay. Kuźwa. No więc Wielki, wielki Jay by tu Wiele... w tym momencie mógł ci przybić pionę, nie? Wielki Jay chyba. Nie, w Wielki J przecież ani jednej. Nie, ten. Nie puknął? To w sumie. Nie, no, no jest, te, nie. jest. No ale jest teoria, że nie ma. Magde Magdalena. No ale to taka teoria, ale. Ogólnie, no to jedna jakby spowinowacona z wielkim DJem, no to jest w sumie jego matka, która była dziewicą, ale go urodziła. Ej, czy znaczy, teraz teoretycznie, teoretycznie. Słuchaj, nie będę wchodził e... w tym momencie na tematy religijne w sensie tak bardzo, ale <noise> dla mnie to był po prostu y, największa wymówka od niechcianej ciąży ever. Tak, ale czekaj, bo ta Zagwozdkę. Gdyby pan wielki, wiesz który, nie? Ten, ten pan wielki, wielki B. Aha, wielki e, B, no. Tak, wielki B. E, miałby taki tatuaż jak ja, to czy zaliczyłby to jako kolejną kreskę, czy nie? Nie, nie, nie! Nie, nie! Za dużo, za dużo! Chociaż wiesz co, ja bym, ja bym na jego miejscu sobie y, ten. Y, znaczenie tego tatuażu inaczej tłumaczył. E, ile razy ludzkość zjebała i musiał ją eksterminować. No to teraz wielki potop. No to teraz plaga egipska, a to jeszcze jedna. o, a tu bo się to, taki piotroś urodził. No w sumie ja cały czas mówię, że mnie raczej przysłał ten z dołu. Kurwa, ciebie to przez przypadek po prostu wysłali, to mnie wyrzucili cię na siłę, a nie. <laughs> tak wiesz, urodziłeś się, tak spojrzyj, kurwa, wypierdalać i wywalicie po prostu. Znaczy wiesz, ja jak się urodziłem, to byłem fioletowy, więc coś, coś w tym jest. Ale teraz jak popijesz, to też jesteś fioletowy. Nie, czerwony. <laughs> No dobra. Dojrzały. Jeszcze to... nie nerwy świoletowe. Brawo, zostałeś pomidorem. Odciwna nad unlocked. Dobra, bo mieliśmy zrobić to o tatuażach jeszcze tych oklepanych wzorach. Tak. Pragnę tu. Czekaj. Dobra. Hu. Oj, Będzie. klepane to było, kurde. 14-9, nie? Ja pierdolę, chłopie. Wielki Besi Chciałem tutaj zaznaczyć, że to, co teraz powiem, to nie jest jakoś, że jeśli ktoś ma taki wzór, to od razu uważam go za podczłowieka. Po prostu uważam, że A ma ja chujowy tak. gust. A ja uważam go za podczłowieka. Mów dalej. E, spoko. E, właśnie takie oklepane wzory typu yy, jakiś tam, nie wiem, właśnie głowa wilka, jakiś las, jakiś niedźwiadek, taki, wiesz, taki zwykły niedźwiadek, co nie? E, jakieś kwiatki typu, nie wiem, różyczka, czy inne habazie. Tak długo, jak jest to estetyczne, tak długo spoko, jakby. Okej, okay, nie uważam tego za nie uważam tego za jakąś tam ujmę, u kogoś na honorze, ale mi się to zwyczajnie w świecie nie podoba, bo jestem raczej zwolennikiem tatuaży. Może nie tyle, co oryginalnych, co takich, co nie ma połowa ludzi wydzieranych. O. Yy. Mm -hmm. No i w sumie tyle W sumie tyle, bo no co ja tu mam jeszcze Powiedzieć, są takie uniwersalne Wzory, które Sam sobie bym wytatuował Pomimo tego, że są oklepane, na przykład te takie Gwiazdki na ramionach Czy na obojczykach Wiesz o co mi chodzi chyba mm, Nie, totalnie nie Pięcioramienna gwiazdka Jakby Z każdego czubka idzie taka kreska I połowa ramienia jest zamazana na czarno A połowa jest jakby bez wypełnienia a, dobra, no. No, no to, to, to już wiesz. E, na pewno ta y, ta 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 lilika muszkieterów, nie wiem czy kojarzysz. Mhm, y mhm. -y -y. No właśnie ta lilika, ta lilika muszkieterów, na pewno bardzo fajny wzór, bardzo mi się podoba. E, też bym prawdopodobnie sobie zrobił w jakiejś takiej wersji, może nie, że wiesz, jakby czarna lilika i ten tylko jakiś tam y, ukolorowione to albo w jakim jakimś detalem czy coś. Ale, tak jak mówię, te tatuaże związane z. no, kurde, co znaczą wszystko i nic? Nie. E -e. Tak, wiesz, e, wytatuuje sobie las, bo ono oznacza wolność. Wytatuję sobie wilka, bo ono oznacza e, cierpliwość. Wytatuję sobie lwa, oznacza siłę. Jakby. Kurde! Szczerze, to jest dosłownie, dla mnie to jest to tak samo głupie i proste jak. Jak sobie, nie wiem, wierzenie w horoskopy. Uważaj, co mówisz. Nie, nie mów, że jesteś horoskopiarą. No właśnie, ostatnio się z odjakarą kurwa zrobiłem jak cholera. Ale tylko przez memy. To jest moje wytłumaczenie, że tylko przez memy. Um, ogłaszamy nabór na nowego um, prowadzącego. Ja odpadam, nie. A, ja myślałem, odpadam. że ja mam wypierdalać, bo już miałem powiedzieć, że kto poza mną z tobą wytrzyma tak długo. O, nie, ja odpadam. To z tobą może ktoś wytrzyma, jakaś te. zodiakara, czy tam horoskopiala, czy nie, jak to się tam te, nie, te numery... Nie, słuchaj, co? to jest po prostu memy. Widzę mem z moim znakiem zodiaku, który mówi coś tam śmiesznego i mówię, no ja, no totalnie ja, no kurwa, no ja pierdolę, no, no, no ja, no, 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 no zrobili ze mnie mema, no. I to bez mojej pomocy jakby, kurwa. Ale ty wiesz, że to nie działa tylko na ciebie, nie? W sensie, że bardzo dużo Słuchaj, osób ja sobie, akurat będzie pasowało. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że zarówno horoskopy, jak i specyfikacje znaku zodiaku e, działają w ten sposób, że ty strzelam, masz znak zodiaku koziorożec, ale ja ci przeczytam e, znak zodiaku nie wiem, panny, i nagle yy, Ty powiesz o, tak, to ja, to ja, to ja, a ja tu teraz wszystko ujawnię i chuja, bo ludzie to tworzą w ten sposób, żeby nieważne, co komu przeczytasz, to żeby pasowało. Tak, to jest dosłownie to samo, co znaczenie imion. Ja kiedyś jest tak totalnie dla beki, po prostu sobie czytałem znaczenia swojego imienia. E, powiem ci, pasowało mi prawie wszystko. Naprawdę, a zacząłem w to wierzyć. A potem sobie wziąłem jakieś totalnie inne męskie imię i kurwa, też mi pasowało prawie wszystko. A nie, to ja tak nie mam. Serio, dosłownie, e, nie wiem, w, ogólnie zauważyłem też, że jakby nie wiem skąd to się bierze, ale nieważne na jaką stronę internetową na przykład wejdziesz, to... Te imiona, jakby te znaczenia imion zawsze są mniej więcej podobne i cechują się jakąś tam jedną cechą, jakby są nakierowane na jedną cechę. Tak samo na przykład, zobacz, moje imię dosłownie w prawie każdym, w tym jakby tym horoskopie nazwijmy się to tak, było, że utalentowany artystycznie, uparty, coś tam, coś tam, nie? ale jakby. I one wszystkie były takie same i faktycznie to się jakby de facto zgadza u mnie. No uparty to ja jestem, no co do tego artystycznie, no, no kwestia gustu, ale podobno też. E, ale potem na przykład brałem sobie, nie wiem, strzelam Mateusza na przykład. I u Mateusza było, że Mateusz jest bardzo pomocny, jest cierpliwy. No kurwa, też mi to pasuje, nie? Mati to przede wszystkim się napierdala za garażami i cześć. Mati to przede wszystkim, kurde, wiesz, pali lugi, nie? <grym> Mateo! No, Mati, widać po mnie? <grym> <grym> dokładnie, dokładnie. Nie, znaczy... czy pani przy panią może Mati wyjść? Ja horoskopy, wiesz, uważam za takie, wiesz, przeczytać, nie wziąć na poważnie i olać. Najlepiej. Takie dla zabicia nudy. No, nawet tak, nawet tak. Chociaż wiesz ja raczej mówię nie czytam horoskopów, e, tylko memy z moim znakiem zodiaku. No jakby to jest. To jest jakby szczyt mojego zodiakarstwa w tym momencie i mam nadzieję, że to się dalej nie rozwinie. No to ja dla zabicia nudy ostatnio oglądałem. E, Jezus ten projekt Freeza. E, z. O, Boże, ty to oglądasz? Wiesz to bądź. Jak Freeza samego w sobie jakoś tak. Powiedzmy, da się jeszcze obejrzeć. E, tego tam, mini Majka i tą całą ekipę, to tak średnio mm, nie trafiają do mnie totalnie. E, jedynie tam poczciwy krzyku, no bo on tak bardziej w sumie w motoryzację idzie, de facto. Tak to w Gen Z, da się to obejrzeć. W sensie, tak to jest totalnie targetowane wiesz. dla dzieciaków od 12 do 16 roku życia. E, tak. Tak bym powiedział niżej, żebym powiedział od 9 do. 13 w porywach. Dlatego, dlatego to rozumiem. Okej, okay, Ale... okej, okay, tu się zgodzę. Tu, tu Ale masz stuprocentową ja... rację w tym momencie. Ale ja nie mówię o tym, że wiesz, zostałem wielkim fanem i po prostu oglądam z wypiekami na twarzy z otwartą mordą, tylko włączyłem sobie tam, nie wiem, dwa czy trzy odcinki pod rząd, bo po prostu mi się nudziło, te odcinki też tam I miałeś wypieki na twarzy, otwartą mordę i jeszcze erekcję. Nie. Dosłownie sobie po prostu siedziałem, wiesz, to, to mi robiło jako tło do tego, że ja siedzę na fejsie sobie i memy przeglądam. Wiesz, tak kątem oka widziałem, co się tam dzieje, tu sobie browarka piję, tu sobie tam z kimś pisałem, tu sobie fejsa poprzeglądałem, jakby ogarniałem, co się tam dzieje w tym filmie, ale nie wciągnęło mnie to do tego stopnia, że ja naprawdę siedział i wiesz... O jezusa, bo ten to zrobił to, a ta ta powiedziała to, ja pierdolę. Nie, totalnie tak nie miałem. To było takie bardziej na zasadzie, tak byś sobie włączył cichą muzykę i zaczął zmywać. Że i tak tej muzyki ni zmywasz, nie słyszysz? Ty, ty zmywasz przy cichej muzyce? Nie, ja w ogóle nie zmywam. Mam od tego ludzi. Ha! Ha! ha, ha. ha. Nie, no tak samo, tak no, kurwa, czasami trzeba pozmywać. <laughs> Mm. Ja jak mam jakąkolwiek robotę domową, no to zawsze metal, jakby no zawsze metal. To nie, Wiesz, ja nie. ja... Mam playlistę do sprzątania, która opiera się jakby tylko na kawałkach, które mają powyżej 160 BPM-ów. Minimum. minimum nie, to nie. jest dół, to jest dno. Jak 160, to to jest wolno. Nie, to u mnie to na tej zasadzie wygląda. Że ja często włączam sobie jakieś takie. Mm, Low Trap. Wiesz, że taki trap, ale taki no. powolny, no, wiem. taki delikatny, gdzieś tam jakiś flecik, jakaś miramba gra. I taki A nie fajny, marimba? Wiesz... Co ja powiedziałem? Miramba. <grydolo> to, to, nie, no to, to już jest za Mamy późno, Mamy tytuł nie. odcinka! Miramba! <grydolo> to już jest za późno po prostu. Oh. Nie, nie możemy nagrywać tak późno. O oh, nie, wiesz, właśnie, ale późno. słuchaj, kurde, dzisiaj fajnie idzie. Późno, 19.50 to jest późno. No, no tak, jak <laughs> dla kogo? No dla mnie tak. No ale dobra. E, właśnie gra sobie jakieś tam o harfę, softlad. Czy tam flat. <laughs> Miramba? Nie dam Ci zapomnieć tej Miramby. Nie dam Ci. Ej! A nie, nie będę nic mówił, bo, bo ci się przypomni. <laughs> dobra, nic. O ty, nic ty, nie było, nie? o ty, ku. Nie, nie, obrażam <laughs> Zapomnij. Ale co? Ja już wiem o co ci chodzi. O co? O to co było mówione na którymś odcinku. O co? Eee... Czej? Bo nie, nie, bo nie chcę o tym mówić na podcaście i nie wiem, czy chodzi o. Eee, media społecznościowe czy o moją sytuację. Ani to, ani to. Nie? A to nie wiem. Dobra, nie. jebać, jebać No lepiej może. Jak mówisz, że lepiej, żebym sobie nie przypomniał, to żebym ci sobie nie przypomniał. Lepiej, żebyś sobie nie przypomniał, bo poprzedni odcinek był prawie cały, kurwa. Spowiązany z tym. Okej. Okay. To lepiej, żebym sobie nie Już przypomniał. Wiesz. Znaczy wiesz, no. Ja. Nie wiesz, Zav... dobra. Zawsze sobie mogę przesłuchać ten odcinek. <grym> dobra. A! A! racja! No <grym> nie, zaczyna się. No tak, no, no nie. tak, No tak. Miramba. Dobrze. Karamba. Jeszcze raz? Karamba. Hey, ale czas, czasami, czasami mi wychodzi. Tak trochę. Ale teraz ci nie wyszło. Teraz mi nie wyszło, ale czasami mi wychodzi. W sensie, jak sobie robię takie te ćwiczenia, takie. Kurde, no nie chcę teraz tego robić, jakby słuchaczom, bo to jest dosłownie połączenie P i R. I, i czasami sobie wiesz, musisz jakby rozluźnić. Całą szczękę, i usta, i w ogóle całą jamę, i tak robisz się tak. Pr, 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 pr. To czasami słychać się takie dwie wibracje. Bawisz się To Czasami jest jedna? Nie, to karakale tak robiły. Mam, mam, bam mam, Jest już za późno, stary, jakby. Nie zaczynasz udawać pojazdy. Jak, zacznie, jak zaczniesz tak. udawać motorówkę jeszcze pomiędzy czyimiś cyckami, to już będzie za późno. O ja co chciałbym. No, ja w sumie też. Co? Co? Ktoś coś mówił? Co? Dziecko, dziecko w piekarniku? Co? Co? Jakie przedszkole? Kurczak? O, stary. Wiesz o co chodzi z tym żartem, dziecko w piekarniku? Tak. A to dobrze. Że, że kiedy jesteś świetnym rodzicem, nie! Tyle z... Nie, 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 nie. Kompletnie nie to. A to nie to, że pomyliłeś e, dziecko i kurczaka, i znaczy, e, kurczaka za, zawiązałeś do przedszkola. Nie, a... nie. Chodzi o to, nie. że po prostu taki skacowany student przyszedł tłumaczyć się do profesora, dlaczego nie było go tam na zajęciach. E, okay. No i. To mi się podoba. No i. Nie, przepraszam, nie, że się tłumaczył, e, dlaczego go nie było na zajęciach, tylko że musi wcześniej wyjść. Mm. E, no i on tak wychodzi. Ten profesor się go pyta, gdzie się pan wybiera. No i ten student tak mówi, wie pan, bo ja zostawiłem dziecko w piekarniku. Co? Co? Co pan zostawił, gdzie? Co dziecko w piekarniku? Co? I co, jakby cały żart. Ja wiem, że on kompletnie nie jest śmieszny, ani nie ma sensu. Eee, ale sam tekst dziecko w piekarniku. Złota. Kazał, że nady. Spier. Dalej. Będę to ry. No Musiał tak, wejść. Tak, będę to tak ładnie akceptował. I o mirambie też ci nie dam zapomnieć. Dobrze. Jeszcze to jest takie piękne, że jedno i drugie się tak ładnie ze sobą zgrywa. No to jest piękne. Tak. Właśnie o tym pomyślałem już wcześniej, nie? Że, że nie dość, że się pomyliłem, to coś źle wypowiedziałem, bo jak się zacząłem śmiać, to totalnie nie powiedziałem już miramba, tylko miłamba. Mi mi miłamba. Tak, to sobie coś takiego Oba, zrobiłem. -ła -ła. I, I potem mi się dopiero przypomniało o tym ry, że... Teoretycznie ty jesteś na tyle chamem i prostakiem, że będziesz mi to wypominał, dlatego... Dokładnie. Ci o tym, kurwa, przypomniałem. Czemu nie? No właśnie, jakby Brawo ja. bo strzeliłeś sobie w stopę w tym momencie. To była zagrywka 200 IQ. Chyba, dlaczego? Chyba minus 200. Nie, to było 200 IQ, bo totalnie nie chciało mi się słuchać o horoskopach. O, w sumie racja. Kurwa, no. Ile można? No nie, horoskopy to jest y, grząski temat. No, jest, jest. W sensie to by się przydał żartu ludzie... głównie, ale dziś obiecaliśmy, że. Nie. To ty obiecałeś teoretycznie. Czekaj, czy, czy ale mówienie, nie. że tu by się przydał żartu głównie, to mówienie o gównie? Ale nie chwila, nie poruszajmy tego, bo będziemy mówić o głównie. To jest, to, jest gównia... to, jest, to jest gówniany temat i tyle, okej? Okay? Tak, tak, jako tak. Gówniany temat, żeby to poruszać na sam koniec. Zwłaszcza, żeby to poruszać na sam koniec. Bo na początku to tam jeszcze spoko, nie? A tak, by the way, co dostałeś od Mikołaja? Nic, w pracy byłem. A, no tak, rzeczywiście. No w sumie ja też nic. Ja hmm, w pracy i tyle, nie? No ta. Nie ma tak, kurde, w Wigilię iść 4 godziny do pracy. No to cieszę się, że idziesz 4, a nie 12. Ale kurde, jakby nie mogli dać tego dnia wolnego, całego tylko kurde. Z 8 mm. godzin zrobili 4 i. i elo, nie. I, i dla te, znaczy wiesz co? To jest też ee, to, co ci mówiłem, że studenci się tak nie różnią od strażaków, co nie? Ale student ma jedno, mhm. czego strażak nie ma. No jak myślisz, co to jest? Od razu ci mówię, że, yy. się, że ci się nie spodoba. Zadłużenie w banku. Nie. Chociaż co po niektórzy tak. Dobra, nie będę ci trzymał w niepewności. Tak zwane dni rektorskie. Dni nauczycielskie. Nie. Rektorskie. Nauczyciel. Też brzmi fajnie. Nie, nie. Eee, masz wolne po prostu. Dają ci, mówię, w dany dzień masz zajęcia, rektor e, robi pyk, dni rektorskie, w tym dniu nie masz zajęć i co jest najpiękniejsze, nie musisz ich nigdzie odrabiać. O, ja e, to fajne. No, to jest, to jest plus bycia studentem. A tak się akurat fajnie złożyło, że w tym semestrze, no to już o tym mówiłem, że ja prawie dwa tygodnie, czy, czy, czy coś koło 10 dni miałem praktycznie wolnych. Roboczych. No tak, ale wiesz, jakby, ty mówisz teraz o jednym jedynym plusie bycia studentem. No i zniżki studenckie. No to masz dwa plusy bycia studentem. A ile, ich ty, a ile minusów jest jakby naprzeciw temu? Yy, na pewno dwa duże, czyli praca licencjacka i praca magisterska. Ale jak masz studia jednolite, to tylko magisterska. Czy sesje są minusami? Ja osobiście uczyłem się może tylko na jedną. Nie każdy jest taki zdolny, jak ty. Nie, ja po prostu chodziłem na zajęcia i nawet jak na nich spałem, to Wiem. coś leciało do głowy. Wiem, 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 jak to działa. No, no. Ja, ja pamiętam pamiętam z czasowicą, że my dosłownie mieliśmy tak samo, że siedzimy, gadamy, wiesz, jakby totalnie, mamy w dupie, co się dzieje na lekcji. Potem pani nauczycielka, czy tam pan nauczyciel nas pyta, a my się okazuje, że wiemy najlepiej z całej klasy, nie? No i się też przy okazji okazało, że gadając ze sobą jeszcze słuchaliśmy, co oni do nas pierdola. No tak. Tu oboje jakkolwiek jesteśmy. Sprawni muzycznie o tak to nazwę, tak? Więc jakby mamy podzielną uwagę i potrafimy kilka rzeczy na raz robić. Co z tego, że no, tak. żadnej porządnie. <słuch> Wiesz, jakby ja. Jak gram na perkusji, to ja wychodzę z założenia, żeby nie uderzyć idealnie, tylko żeby po prostu uderzyć w odpowiednim tempie. No, jakby. I to jest cała płyta Tak. Okej. Okay. Że wiesz, jakby, że nie rób czegoś kilku rzeczy naraz dobrze, ale zrób te kilka rzeczy na nie? Jakby tak, tak dosłownie wygląda gra na perkusji, według mnie przynajmniej. Brzmisz, brzmisz jak y, sowiecka Rosja, nie, nie jakość, a ilość. O nie. O w nie, tym, ciśnie mi się, w tym ciśnie mi się teraz bardzo głupi żart, ale w tym nie, nie, w tym tego. momencie powinien polecieć y, Katiusza albo Hymn ZSRR. Nie. Ale to już zostawiam dobrze. tobie. Kochani, jeśli nie będzie tego na nagraniu, to znak, że Dawid was zawiódł. Naprawdę. Prawa autorskie nas zawiodły. A nie, kto ma, hymn kto ma, kto, ma, kto ma prawa autorskie do hymnu z y, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich? Kto ma do tego prawa? Nie, chwila, moment. Kto ma do tego prawa? Mam pojęcie, kompozytor kurwa. E, kompozytor zapewne umarł na Syberii. I podejrzewam, że więcej niż 60 lat temu. Prawda? Prawdopodobnie... Wiesz o co chodzi. Z... Tak, tak, tak. Że 60 lat po śmierci możesz już używać normalnie czyjejś twórczości. No a także. <laughs> uh... Kurda. Co? Nie, bo właśnie sobie googluję, y, kto ma prawa do hymnu ZSRR. A, Jezus. Ja myślałem, że znowu jakieś ogłoszenie parafialne czy coś, kurde, i że będzie znowu cięcie, jak zwykle, kurde, u ciebie. Cicho tam, A, nie narzekaj. Nie, bo tak, wiesz, tak nagle powiedziałeś, poczekaj. No tak ja mówię, dobra, okej, okay. kolejne cięcie, łyczek browara i tak. Co? Jakiego browara? Ja akurat dziś jestem trzeźwy. Ale ja biorę łyka browara. Aha. Mówię, że... Ty, w sumie ja mam browara, czekać. moment. Ej, to sobie może w sumie zaraz otworzę. A no nie, nie jest napisane, kto ma ten, kto ma prawo. Dobra, yy, chyba nas, chyba nas nic nie zbanuje, jak sobie tam po prostu poleci czerwono, czerwonoarmistyczny hymn ludowy. Yy, no, kurde, jakby klasyka. Dlaczego ty mi robisz dodatkową robotę zawsze? A... Sam chciałeś nagrywać podcast? Tomasz. No wiem. A nie możemy się podzielić tak, że czasami ja będę montował, czasami ty. Chcesz, żeby co drugi nie. odcinek był zjebany? <grym> ja już odpowiedziałam na twoje pytanie, co je zadałeś. Nie. <grym> nie, ja, ja wiem, jakby się to skończyło. Kurtyna. Ja naprawdę wiem, jakby to się to skończyło. Słuchaj, ja bym do tej obróbki miał takie samo podejście, jak do czytania tematów od ciebie. Tak, po prostu by się. Pierwsze, pierwsze, dwa, no, pierwsze 15 minut byłoby zrobione na picoś, glancuś, a potem resztę by molał. Nie, zsynchronizowałbyś tylko i wrzucił jakiś kompresor, elo, nie. No, prawdopodobnie tak, nawet bez przesłuchania. No, no. Pewnie tak. No. Ja, nad, ja nad każdym odcinkiem spędzam minimum 3-4 godziny, tak naprawdę. <laughs> Kurwa, to ty e masz czas? Rekord? No, rekord. No to jest już y, 12 godzin. Szósty odcinek? Nie. E, chyba to był trzeci odcinek. Tam było dużo cięcia. E, tam jakieś kurde, u ciebie ktoś napierdzielał młotkiem, A, coś racja. tam. No, 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 no. Ja było. po prostu siedziałem ja każdą po prostu w najmniejszą drobinkę dźwięku bo ja jestem perfekcjonistą, jak, z, jak zacznę coś robić, to musi to być idealnie zrobione. Mimo, że kurwa na ogół nic nie robię. Mhm. Ale ja po prostu każą najmniejszy jakiś tam szmer, jakieś stuknięcie, wszystko dosłownie. Kurde, ja potem jeszcze miałem w ogóle fazę, że z trzech zdań zrobiłem jedno. Jezu, to ty już tniesz te dźwięki. W sensie na wypowiedzi. Tak, tak. z trzech zdań zrobiłem jedno. Jakby słowo ostatniej części, znaczy ostatnie słowo tej pierwszej części, musiałem troszeczkę przyciszyć, potem troszeczkę pogłośnić jakby pierwsze słowo tej środkowej części, żeby to słychać było tak, jakbyś brał oddech. Ja siedziałem na tym, <grym> kurde, <rynku, grym> Ty, jak no w manie... Imagine Dragos, Matrix. Jak w Imagine Dragons. No. Tam był taki fajny wdech. No. W Jezus, <grym> Radioactive. O, właśnie. Radioactive. Tak, Radioactive, no. No, ale uwierz mi, że ja naprawdę Matrixa odpaliłem, nie wtedy. Coś w sensie ja po tych. Ja to zrobiłem chyba na dwa razy. I ja, jak to zrobiłem, jak to przesłuchałem, takie. Ej, to gdzie było to cięcie? Tutaj, nie? Tutaj ja sam się nie skapnąłem. Mm. Ba powiem ci bardzo ciekawe techniczne rzeczy. Bardzo, bardzo, miem, bardzo. Miałem, miałem na ten temat nie gadać. Bardzo ciekawe powieści. Miem, jakby wiesz, miem, jak ja gadam o miem, moich miem, zainteres... to gadać. Jak, jak ja gadam o siłowni, to chociaż jest to w jakikolwiek o, sposób, kurwa, rozwijające. Ty gadałeś o horoskopach, Mordo! Kurwa! Dobra! O czy my ale... gadamy? No dobra, gadają o horoskopach i ci do tego! Ja pierdolę, jakby w mojej skali horoskopy są wiesz, 40 km niżej niż to, co ja teraz mówiłem. Wiesz, że 40 km niżej to na drugiej stronie świata będzie jakieś. Wiem. 20 km nad Ziemią? Nie. Ile Ziemia miała w przekroju? Znaczy, w jakby. No... A nie! Dobra. Równik ma 40 chyba. Znaczy od równika do jądra Ziemi. Czekaj. Średnica Ziemi to jest 41. Je... Nie, średnica. Obwód to jest 41. Obwód to jest pr kwadrat... Czyli... 12 tysięcy tego... kilometrów No... 12 tysięcy siedemset Czyli... 20... Czyli ty jesteś... Czyli twoje horoskopy to są kurwa na Księżycu eee, Nie? Ile mamy do Księżyca? No mój drogi, ni chuja się nie wstrzeliłeś, bo my do Księżyca mamy 380 tysięcy kilometrów, 390 tysięcy Ups Także, także moje, moje horoskopy zjadłem. są jakieś 23 km nad Ziemią po drugiej stronie, yy, jakby planety, więc całkiem wysoko, biorąc pod uwagę yy, punkt patrzenia ludzi, którzy akurat będą obok tej wieży. Także yy, zakończę tutaj nasz podcast stwierdzeniem, które już powtarzam, chyba drugi albo trzeci odcinek z rzędu, że Twój argument jest inwalidą jeszcze mogłeś dowalić swój ulubiony tekst, czyli Zajebałeś łysy grzywką okantkuli. Tak. Dokładnie. Tak wiem. Jezus. Znowu będziesz Ej, miał ale... déjà w montażu, że już ten odcinek chyba montowałeś. Jeszcze został świąteczny. Ja go zacząłem, ale nie skończyłem. Oj, oj. No. Ale wyjdzie. Wyjdzie świąteczny. W sensie, no... Jak wy tego słuchacie, to już na pewno wyszedł świąteczny, tak? tak. tak. My jesteśmy jeszcze przed, przed publikacją odcinka świątecznego. Selavi! Moi drodzy, godzina ponad naszego bezwstydnego i kompletnie nikomu do życia niepotrzebnego pierdzielenia. O horoskopach. Ty i te twoje horoskopy! Ty się tą swoją mirrambą lepiej zajmij, co? <laughs> kurdoskopie. <grych> <A, grych> Kurde. Powiem ci, bardzo fajnie wyszło, bo w sumie nie mieliśmy jakby skonkretyzowanego planu na dzisiejszy odcinek. Przynajmniej ja nie miałem. Ja miałem w planach tylko cię zjebać. Eee, no i te tatuaże mi się w sumie tylko przypomniały, więc jakby ja swoją część zrealizowałem. No, ja też w sumie. Jako taką swoją część zrealizowałem. No i w sumie na zdrowie i w sumie to bardzo, bardzo Dziękuję. dobrze. Dziękuję nie ma za co, my też wam dziękujemy za to, że podsyłacie nam jakieś tam tematy, wiadomości że chcecie z nami podyskutować w jakikolwiek sposób, my to bardzo doceniamy mało, zachęcamy mało do dalszego kontaktu tego. słucham? mało trochę tego co ale się wiesz, powiem ci, że moglibyście więcej, naprawdę ludzie, kurde no ale ty jesteś niemiły Jakby, pisząc do nas e, o tematach, o których wy chcecie posłuchać Posłuchacie o tematach, o których wy chcecie posłuchać A jeżeli nie będziecie do nas pisać To ja będę dalej pierdzielił o mikrofonach Montażu i marodzeniu. A ja a o horoskopach o, A Piotruś o horoskopach i siłowni No bo w sumie jakby No nie mamy jak, jakoś tak dużo W sumie do roboty Poza, no ty poza pracą, ja poza siłką I studiami, więc chcąc nie chcąc Te tematy gdzieś tu będą dalej krążyć No niby tak w się sensie zawsze wiesz jeszcze możemy pogadać o grach komputerowych czy, czy Ale coś. Ale to też nie wszystkich interesuje. Yy, no szczególnie że jednak większość naszych słuchaczy to kobiety. A może są tam jakieś nie wiem gamer, gamer, gamer girls kurwa. Ech. Serio potrzebowałeś 10 prób, żeby to wypowiedzieć. Tak. Czasem mam coś takiego, że właśnie się zacznę jąkać i nie umiem wypowiedzieć najprostszych słów. Ale to mam jakby okay. raz na jakiś czas, a nie, że cały czas nie umiem wymówić porządnie długiej głoski rr. <grym> Także ty tam <grym> się lepiej nie, nie wywyższaj. Totalnie nie wiem o czym mówisz. <grym> będziesz, Zobaczyła... zgasony, będziesz zgaszony jak pet pod butem. Ja potrafię utworzyć sobie takie zdanie, żeby nie miało głoski rr. <grym> To, że jest, wyższa, sumie, jest wyższy poziom inteligencji. W sumie szapoba, w sumie szapoba. <laughs> to, to jest naprawdę wyższy poziom inteligencji. Je. Tak, tak. Dobra, bo już przeciągamy to zakończenie. E, to, o czym wspomnieliśmy. Piszcie do nas śmiało, zawsze odczytamy wiadomość, prędzej czy później. E, jeśli będzie to wiadomość taka, którą wyraźnie zaznaczycie, że chce, chcecie, żeby poruszyć ją na podcaście, jak najbardziej znajdzie się ten temat na podcaście, nawet jeśli sobie tego wyraźnie nie życzycie, to i tak może się znaleźć na podcaście, nie mówimy nie. Dziękujemy wam bardzo za to, że dzisiaj tutaj z nami sobie posiedzieliście. Zapraszamy na poprzednie odcinki, jeśli ktoś jest nowy i słucha tego odcinka jakby... Tego pierws jako pierwszego, na wcześniejsze też zapraszamy. No i co? Z jeszcze raz w sumie zdrowych, spokojnych, wesołych i dużo hajsu pod choinką. Pa, pa! Siema, trzymajcie się.